Dobra, nagrywa się, czyli przygodę możemy kontynuować. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku, w trzecim odcineczku z gry Planet Crafter. Moi drodzy, muszę wam się do czegoś przyznać. Niestety skraszował mi się save i nie udało mi się tego save'a odzyskać. I co zrobiłem? Moi drodzy, grałem i doszedłem do tego momentu, w którym skończyliśmy drugi odcinek. Także moi drodzy, zapraszam was do kolejnego odcinka. I co? Startujemy. Dobra, moi drodzy, jestem już w mojej bazie, moi kochani, i co my tutaj mamy, muszę sobie przypomnieć. Mam tutaj nadstop, mam tutaj butlę z tlenem i, moi drodzy, zdaje się, rośnie mi pomalutku bakłażanik. I, moi kochani, tutaj też mam grzejniki. Mamy już pierwszy etap, będziemy mieli błękitne niebo, tak mi się przynajmniej wydaje. I oczywiście Planet Crafter jest cały czas rozwijany, jest coraz więcej tych update'ów. Nie wiem, jak można poprawić genialną grę, ale chyba można. I moi drodzy, tutaj pracują mi oczywiście wiertełka, które podnoszą ciśnienie. I robimy też tlen za pomocą tych oto pięknych wegemodułów. To jest wegemoduł P2, najmocniejszy to wegemoduł P3, ale jeszcze nam się nie odblokował, ale moi drodzy, zobaczmy, co my tutaj mamy. Możemy sobie już kupić wiertło P3. U mnie jest chyba P2, P1 zostało zlikwidowane, P3 potrzebuje, moi drodzy, dużo tytanu i żelaza. No, trzeba o tym pamiętać. Tu jest oczywiście P2, podgrzewacz. I moi kochani, coś mi się tutaj chyba już zaczęło odblokowywać. Jeśli chodzi o zasilanie, no to, moi drodzy, 7,06 kW. Kurczę, powiem wam, że słabiutko, bardzo słabiutko. I ja się muszę jeszcze rozejrzeć. Tutaj oczywiście, moi kochani, są te maszyny, które dodają energii. My będziemy mieli, moi drodzy, na początek dużo problemów właśnie z energią. To będzie nasza bolączka, będziemy musieli mieć lepsze reaktory. No, reaktory. No tak, będą reaktory, ale dopiero później. I ja jeszcze zobaczę, jak to tutaj wygląda. Mam P3 plecak, mam P3, muszę wszystko dokładnie przejrzeć, bo czasem zapominam. Buty zręcznościowe P2 mam. P1. No, P2, żeby mieć, to, moi drodzy, trzeba mieć materiał. A ja tego materiału nie mam? Nie, no mam. Ej, wiecie co, poczekajcie. Może się uda coś skombinować. Jeszcze nie wiem, nie ma takiej potrzeby. Co tutaj potrzeba do tych butów? Będziemy, o, moi drodzy, P2, będziemy szybciej biegać. O, 30%, także bierzemy to. I mamy już te buty? No, mamy. Tutaj się, moi drodzy, oczywiście ustawia, żeby było wszystko tak, jak powinno. Dobra, moi drodzy, to mamy to. Tutaj P2 jest, jest. I, moi kochani, butla tlenem P3. No jest, gitara. I co tutaj jeszcze możemy mieć? Latarkę chyba mam, tak? Mam, ale to jest beznadziejna latarka. Ona świeci takim strumieniem na wprost, a po boku nic nie widać. Jeżeli będziemy mieć lepszą latarkę, chyba P3, to ona rozświetla nam większą ilość powierzchni, w którą się kierujemy. I, moi drodzy, tutaj niedługo się powinno odblokować coś naprawdę fajnego i mówię tutaj o zaawansowanym warsztacie, tylko 175 KTI, czyli trzeba będzie troszeczkę poczekać, ale nie będziemy czekać, tylko musimy się zabierać do roboty. Moi drodzy, na pewno sobie zbudujemy wiertło P3. Wiertło P3, no, troszeczkę potrzebuje lepszych surowców, ale naprawdę warto, bo będzie naprawdę szybko nasuwać, no i biokopuła. Doskonałe miejsce do hodowli roślin i wytwarzania tlenu, moi drodzy, a tlen to oznacza życie, moi drodzy widzowie. Także okej, tutaj zasuwa ta ładnie terraformacja, tutaj będziemy błękitne niebo, już powinno w sumie być. No jest tak coraz bardziej błękitne, nie można powiedzieć. Co później będzie za etap, to wam oczywiście nie zdradzę. I moi drodzy, tak, jak zobaczmy, jak mamy z tym przede wszystkim aluminium. No jest te aluminium i, moi drodzy, zrobimy sobie to wiertełko. Żelazo i tytan nam będzie potrzebne, może tutaj będzie, a jak nie, nie ma. Także, moi drodzy, poczekajcie, idę po żelazo i tytan.
Dobra, moi kochani, zebrałem to, co powinienem zebrać. Mam już odpowiednie składniki do wytworzenia P3 wiertła. Zobaczcie, mamy to wiertło P2, 3 sekundy, a tutaj już na przykład mocniejsze wiertło już ma 34 ciśnienie, także jest znacznie mocniejsze, ale też dużo energii wymaga, 6,8, także może być tak, że zaraz mi padnie wszystko i będzie trzeba zbudować sobie kolejne baterie. Także, moi drodzy, zobaczmy, spróbujemy to wytworzyć. Ja tutaj naciskam Ctrl i sobie może gdzieś w tym miejscu to postawię. Dobra, działa. No, teraz, moi drodzy, troszeczkę przyspieszy. No tutaj, moi drodzy, ciśnienie 34, a tu tylko 3, więc żeby zaoszczędzić troszeczkę prądu, ja sobie to po prostu zlikwiduję, dekonstrukcję zrobię. Nie wiem, czy mam tutaj jeszcze miejsca, no to dobra, spokojnie, mogę zlikwidować. Ok, i moi drodzy, możemy sobie zbudować jeszcze jedno wiertło, ale podejrzewam, że mi braknie składników. Nie. I moi drodzy, żeby to ładnie wyglądało, ja zawsze tak robiłem, to sobie czekajcie, ustawimy to wiertło, żeby wierciło dokładnie w tym samym miejscu. Nie wiem, czemu tak robię. No, można powiedzieć, że w tym samym miejscu, ale to nie ma znaczenia. Jak widzicie, dwa wiertła P3 już pracują. Teraz terraformacja na pewno przyspieszy. Ja sobie po prostu zlikwiduję to wiertło. Bo po co? I no, zabiera prąd. Ja bym sobie jeszcze jedno wiertło zbudował. Możemy tak zrobić. Ciśnienie się zwiększy i ta reformacja na pewno przyspieszy. Mam oczywiście składniki. I oczywiście tak, jak tutaj naciskam, żeby to nie kolidowało. Tak blisko było. Niski poziom tlenu. O cholera. Znaczy, o kurcze. Widzicie? Człowiek się zapomina. Musimy się doładować. Ok, sprawdźmy, moi drodzy, jak jest z energią. 2,66, czyli, moi drodzy, na pewno już kolejnego wiertła nie wybudujemy, ale zobaczcie teraz naciśnienie. Jak zasuwa, wow. Ciepło też, tylko, moi drodzy, jeszcze pasowałoby jeden piecyk zbudować. Tylko padnie mi zasilanie, to jest problem, moi drodzy, więc trzeba będzie zbudować kolejną baterię i będzie potrzebny kobalt. Ja chyba tego kobaltu tutaj nie mam, niestety, ale to nic. Ale weźmy teraz sobie jedzonko i to wystarczy. Tyle jedzenia wystarczy, nie szalejmy z tym jedzeniem. Możemy też zwiększyć ilość tlenu, bo tutaj mamy oczywiście nasiono Lirma, czyli można je tutaj gdzieś umieścić. Na pewno nie będzie przeszkadzać. No, czekajcie, czy ja mam coś takiego, żeby wege modułu zbudować? P2, no przede wszystkim lód. Możemy wziąć, lód jeszcze jest, także spoko, poczekajcie. Dobra, jestem z powrotem. Moi drodzy, możemy wybudować kolejny wege moduł, tylko najprawdopodobniej przy tym wege module energia nie, powinno się jeszcze trzymać. No, z każdym razie zobaczymy. Gdzieś tutaj może zbuduję. Czemu ja nie mogę? Aha, dobra, weźmy tutaj. Działa jeszcze. Jako tako. Nie dużo prądu bierze. I weźmy sobie jeszcze jeden wego moduł. Oho, czemu nie mam? Także, moi drodzy, poczekajcie. Jestem z powrotem i jak widzicie, moi drodzy, biegamy znacznie szybciej niż na samym początku gry. Także budujemy kolejny wego moduł. Już ostatni, bo więcej roślinek nie mam. Nasiono Lirma, ok, i zobaczmy, tylko czekajcie, to jest na razie faza wzrostu, więc zanim to urośnie, i zobaczmy tlen, no ładnie zasuwa, ale też etapy terraformacji, błękitne niebo, już będziemy mieli lada moment. I moi kochani, sprawdźmy na energię, 0,66 kW, czyli zaraz po prostu wszystko padnie, i więc będziemy musieli sobie, moi drodzy, znaleźć jeszcze krzem i zbudujemy sobie kolejny panel słoneczny, który doda troszeczkę energii. Także, moi drodzy, standardowo poczekacie, aż znajdę krzem. I moi drodzy, zanim wyszedłem szukać tego krzemu, to mamy inwazję. Oczywiście meteoryty. Trzeba uważać, żeby nas nie uderzyły, bo robi się naprawdę niebezpiecznie. Możemy zginąć. I ciężko teraz w ogóle znaleźć jest krzem, bo tak wszystko się tutaj rusza. Tutaj z tych, moi drodzy, asteroid, w późniejszym etapie gry będziecie mieć naprawdę bardzo cenne surowce, a teraz no to może jakiś krzem albo kobalt spaść. O właśnie, o krzemie mowa. I tutaj mam tą skrzynkę, ja chętnie ją sobie może otworzę, tylko nie wiem, czy będę w stanie zabrać coś, co mnie interesuje. Widzicie, nic tutaj ciekawego nie ma, chociaż z drugiej strony ja by coś brakło, tam jest jedzonko. I moi drodzy, będziemy musieli się zaraz napić wody. Szybciutko wracamy. Dobrze, że te asteroidy nie niszczą naszej bazy, bo byłoby nieciekawie. No i zobaczcie, jak zasuwa, kurczę. Mamy te wiertła, robią robotę, krytyczny
poziom nawodnienia. Niestety muszę oddać coś, co jest mi niepotrzebne, ale to zaraz. Mam powietrze i może nawet tutaj sobie zbudujemy. Dobra, teraz już nam prądu nie powinno braknąć. Weźmiemy sobie jedną kosteczkę lodu i napijemy się wody. Zobaczymy, czy ja będę mógł tutaj zbudować. Oj, moi drodzy, tu powinienem troszeczkę dać wyżej tą bazę. To co, że tak troszeczkę lewituje, to nie jest ważne. Bo później jest ciężko dobudowywać kolejne, bardzo ważne budynki. Dobra, mamy tutaj wodę. Okej, okay, pyk. I mamy 133 KTI. Dobra, teraz co, moi drodzy, możemy jeszcze tutaj wymyślić? W sumie wziąłbym i wybudował podgrzewacz P2, żeby zwiększyć generowanie się ciepła, więc potrzebuję dwa irydy. Tam gdzieś ten iryd widziałem. Jest jeden, a tu gdzie jest, jest i drugi. Okej, okay, tu jest uran, moi drodzy. To jest coś wspaniałego. Weźmy sobie to, pouporządkujmy troszeczkę, żeby to tak ładnie było poukładane. I moi drodzy, podgrzewacz sobie tutaj wybudujemy kolejny najprawdopodobniej. Dobra, i raczej chyba więcej podgrzewaczy już nie wybuduję, bo nie mam składników. No tutaj prąd wzrósł i, moi drodzy, zaawansowany warsztat. No to już jest naprawdę świetna sprawa i zaraz się on pokaże. I tutaj też jest swego modułu P3. No to już, moi drodzy, o kurde, mamy, moi drodzy, reaktor jądrowy P1. Tak było chyba też w ostatnim odcinku. I reaktor jądrowy 3 nadstopy, pręd uranowy. Oj, 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 moi drodzy, z tym prętem uranowym to będzie problem. Okej, okay, moi kochani, nie wiem, co teraz zrobić. Czy może udać się po pręd uranowy czy nadstop? Znaczy, pręd uranowy, no to trzeba mieć przede wszystkim... Nie możemy zrobić prętu, bo tutaj trzeba 9 grudek uranu. A mam tylko 2. Wiem, gdzie jest uran. Pokażę wam tą miejscówkę. I przede wszystkim, żeby zrobić pręt, muszę mieć ten, to urządzenie, które się nazywa zaawansowany warsztat. On zaraz się pojawi. Także spoczko. Tutaj jest platforma startowa. Tego na razie jeszcze nie będziemy budować. To nie jest takie mega potrzebne. Musimy się na razie skupić na tych trzech rzeczach, czyli tlen, ciepło i ciśnienie. Ciśnienie zasuwa aż miło i tutaj mamy, moi drodzy, ekstraktor rudy. Ja na to tak nie mówię, ja mówię na to kopalnia. Tak po prostu mówię, tylko to strasznie dużo, moi drodzy, prądu doi. Także no, tymi urządzonkami, czyli panelami słonecznymi, nie będziemy w stanie tego zasilić. Tylko reaktor jądrowy. On dodaje 86,5 na sekundę, także naprawdę świetna sprawa, jeśli chodzi o reaktor. Później jest jeszcze reaktor P2 i chyba P2 jest koniec, a później jest jeszcze takie urządzenie, które daje 1000 prądu, także możecie szaleć, możecie budować wszystkie najlepsze urządzenia, takie jak na przykład P3 i tak dalej, i tak dalej. P5 to jest najmocniejsze urządzenie. Zewnętrzna lampa, to nie ma sensu nawet się tym bawić. Moi drodzy, i tutaj tak, mamy tu jeszcze monitory, ekran schematy, ekran, i tutaj mamy ekran transmisję, czyli krzem będzie potrzebny, ale żeby to wybudować, to muszę mieć kolejne biurko najprawdopodobniej. Nie wiem, czy mam żelazo, chyba nie mam już żelaza, tak mi się coś wydaje. Nie mam żelaza, więc chyba tego biurka nie wybuduję, ale spróbujemy, zobaczymy, co tam będzie nam brakować. Mhm, no tak, brakło jednego żelaza. Albo, moi drodzy, poczekajmy sobie troszeczkę i zobaczymy, co będzie, jak będzie wyglądać błękitne niebo i co będzie następnym etapem, czyli błękitne niebo przesunie się nam w lewo zamiast pustkowia. I, moi drodzy, można też tak zrobić, po prostu odejść od kompa, terraformacja idzie, możemy wypić kawę, przejść się na spacer z pieskiem, a terraformacja zasuwa. Tylko później są coraz wolniej, także trzeba tutaj przychodzić i zwracać uwagę na nasze urządzenia, które się odblokują w czasie terraformacji. Jak najlepsze trzeba będzie budować. Ok, zaraz, moi drodzy, będziemy mieli kolejny etap terraformacji, jakieś urządzenia nam się odblokują. No już. Zaawansowany warsztat, moi drodzy. To już jest cacko. I, moi drodzy, następnym etapem terraformacji są chmury. Mamy już 100% błękitne niebo. I zobaczcie, cały czas zasuwa. No czyż nie jest pięknie? Od razu lepiej. Wcześniej było całe czerwone, nie? Błękitne niebo. Już ta planeta wygląda coraz lepiej. A później będziemy mieli chmury. Czyli tutaj skoczą na błękitne niebo. A jaki jest etap kolejny? Nie powiem.
bo jest bardzo ciekawie. I moi drodzy, jak widzicie tą planetę, spójrzcie dokładnie jak wygląda. Moi drodzy, później, po jakimś czasie, kiedy będziemy osiągać coraz większe etapy terraformacji, to wszystko tutaj, moi drodzy, będzie zupełnie wyglądać inaczej. Po prostu nie poznacie tego miejsca. Gwarantuję wam to. Dobra, moi drodzy, mamy ten warsztat ulepszony, tylko żeby ten warsztat zbudować, to pewnie na co będzie potrzebny, chociaż nie pamiętam. Aluminium, a nie, 3 aluminium i krzem, o kurde, aluminium, jak to mówią, czekajcie, weźmy sobie wodę, jedzonko, przepraszam, to będzie potrzebne. Okej, moi kochani, oddajemy to wszystko. Tytan, także bakłażanik, nasionko i moi drodzy, polecimy sobie po aluminium. Gdzie jest aluminium? Moi kochani, możemy iść tutaj do tej jaskini, bo tam też jest aluminium, albo do tamtych takich skał szarych. Tam też jest źródło aluminium, ale pójdźmy sobie tutaj na spokojnie. I moi drodzy, tam widzicie kawałek lądolodu. A, jeszcze jedna informacja. Moi drodzy, w update'cie, który wyszedł raptem kilka dni temu, poprawili stabilność, czyli gra nie laguje. Jest naprawdę super i naprawdę działa bardzo dobrze. Ja nie uświadczyłem ani jednego laga. PG moduł P3, no super. Super, super. Dobra, to jest mój przystanek. I zaraz zobaczymy, moi drodzy. Trzeba znaleźć tutaj aluminium. Tego irydu tutaj jest od cholery. Nie wiem, czy to nie jest aluminium. Kobalt. Iryd też możemy sobie pozbierać. Aha. No, czasem taki problem jest, że nie mogę go zabrać, ale jest git. Jeszcze krzemu wezmę trochę. Dobra, wystarczy. Teraz tylko aluminium. I moi drodzy, musimy podnieść ciepło, żeby to tutaj się stopiło. Bo tam jest naprawdę bardzo fajna miejscówka. To przejście tam. Dobra, zbieramy teraz na spokojnie te aluminium. Okej, tutaj jeszcze spróbuję. Tu jest lód, oczywiście. Tu jest aluminium. Musimy mieć 3, ale nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy ich widzieli trochę więcej. No i dużo miejsca nie mam. Super. Ja będę mieć lepszy plecak. No to będzie znacznie prościej. Ile mam aluminium? Moi drodzy, 3, czyli tak, powinno wystarczyć. No i z tym skokami to też uważajcie, żeby się nie potłuc. Okej. Moi kochani, ja sobie zaraz wezmę... Poczekajmy troszeczkę, niech się naładuje powietrze, żebym mógł spokojnie wrócić. Ale szybko biegam, teraz jest znacznie, znacznie lepiej. A te reformacje oczywiście cały czas zasuwa do przodu. No jest znacznie piękniej. Niedługo się zaczną pojawiać pierwsze chmurki. A chmurki, wiadomo. Oczywiście teraz mamy wschód słońca, parzy jak pieron, ale mimo wszystko jest tutaj bardzo zimno. Dlaczego? Podejrzewam, że jest jakaś minusowa temperatura, bo jeszcze gdzieniegdzie jest lód. Weźmiemy sobie lód, żeby wziąć sobie wodę, bo już tutaj wody nie za dużo mamy. I zobaczymy, czy będziemy w stanie zbudować ten lepszy warsztat. I butelka z wodą sprzeda się. Jeszcze nie będziemy pić. Ale z tym piciem to nasz główny bohater to przegina. Co chwilę, pić mi się chce. Że nie nadążamy kompletnie. Okej, moi drodzy, no tytan, magnez, ale ja tam mam te składniki. Tutaj mam jedzenie. Tytan, magnez. I czy teraz mogę zbudować warsztat? Mogę. Mamy, moi drodzy, odpowiednie rzeczy, żeby to działko, żeby tą maszynkę zbudować. Okej, i teraz, moi drodzy, gdzieś tutaj tak w takim miejscu, żeby to nie przeszkadzało. Nawet przy samym wejściu nic się nie stanie. I tak to wygląda. Ten ulepszony warsztat też swoje bierze. I moi drodzy, widzicie, tutaj możemy zbudować zaawansowany warsztat przede wszystkim. Pręd uranowy, pręd irydowy, silnik rakietowy, plecak odrzutowy P1. A żeby go zbudować, trzeba mieć pręd irydowy. Moi drodzy, co to jest plecak odrzutowy? Zakładamy go na plecy i zasuwamy aż miło, nie zważając, nie musimy... Jak będziecie mieć plecak odrzutowy P1, uwierzcie mi, że będziecie chodzić tylko i wyłącznie po bazie. A ja nawet na swoim save'ie próbowałem po bazie. Także fajna sprawa, szybko się lata, tylko no silnik rakietowy to wymaga naprawdę drogich, że tak powiem, składników. Okej, moi drodzy, zbiornik tlenu P4. I tutaj mamy też plecak P4, no to już jest plecak naprawdę koks, czyli potrzeba nam, moi drodzy, bardzo dużo
nadstopu. Możemy się tam wybrać po ten nadstop. Nic nie stoi na żadnej przeszkodzie. Możemy tam iść. Oho, chyba mamy, moi drodzy, kolejną inwazję asteroid, ale to nic. Moi drodzy, póki co sobie zrobimy. A nie mówiłem, że bombardują? Czekajcie. No, dawaj. Kurde, wiecie co? No nie można się skupić, bo bombardują i bombardują. Dobra, moi drodzy, niech będzie tutaj. I tutaj ekran transmisji, krzem i magnes. Nie wiem, czy już będę miał. Magnes mamy, to zaraz sobie poszukamy krzemu. Poczekajcie, bo znowu te asteroidy lecą. Kobalt pewnie, bo ja tam widziałem kobalt rozrzucony. Dobra, idziemy po krzem. I zobaczcie, moi drodzy, bakłażanik gotowy do spożycia, ale jeszcze nie będziemy go zjadać. Niech sobie jeszcze będzie. I zrobimy ten ekran. Transmisję bodajże. O, może nawet tutaj. Pyk. Brak anteny komunikacyjnej w zasięgu. No niestety anteny jeszcze nie mamy. I tu jest ta antena. Możemy ją zbudować oczywiście, tylko ile ona prądu bierze? Pradnie nam wszystko pewnie, no trudno. Antenę zawsze budowałem sobie w boku. Aha, padło zasilanie. Dobra, nic nie szkodzi. Moi drodzy, musimy poszukać aluminium, tylko pójdziemy do zupełnie innego miejsca. Nie mam tutaj takich rzeczy. Okej, moi kochani, czyli jesteśmy w tarapatach. Lecimy po aluminium. Myślę, że wodę jeszcze nie będę brał, jedzenie mam. Kapsułę tlenową też mam. Zabieram was do bardzo ciekawego miejsca, gdzie jest dziwnie po prostu. To jakby się zmienia wszystko wokół. Także, moi drodzy, lecimy do tych szarych kamieni. Tam jest trochę tego aluminium na pewno. Nie znajdziemy nadstopu, ale też otworzymy sobie później kopalnię w tamtym miejscu. Tylko taka kopalnia P1, czyli... czekajcie, gdzie ta kopalnia? Aha, nie mam, bo jeszcze nawet nie odblokowałem w późniejszych etapach. No to ona nie dość, że dużo prądu doi, to nie zbiera jakichś ciekawych rzeczy. P2 już jest spoko, ale okej, moi drodzy, lecimy tutaj. Zaraz się napiję wody, spokojnie. Tutaj też powinna być skrzynka. Tak mi się wydaje, bo tak zapamiętałem. Oj, tutaj, moi drodzy, powiem wam szczerze, że ja już nawet nie poznaję tego miejsca, bo na swoim sejwie to zupełnie wygląda inaczej. Tak się zmienia planeta, masakra. Niski poziom mocy, no wiem. I zobaczcie, co się teraz stanie. Zobaczcie, jak się wszystko mieni. Masakra jakaś, nie? Weźmy sobie ten aluminium. Jego tutaj naprawdę jest bardzo dużo, tylko trzeba się rozglądać, żeby go po prostu nie pominąć. O, jest, widzicie? On się nie błyszczy tak jak iryt. To oczywiście zabieram. Jedzenie też, żelazo nie zabieram, bo po prostu chcę mieć więcej miejsca, moi drodzy, na aluminium. I szukamy sobie dalej tego aluminium. Dobra, moi drodzy, pijemy wodę. Interesuje nas tylko i wyłącznie aluminium. Okej, o, widzicie. Tutaj ładnie, 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 ładnie przywaliło aluminium. Dobra, szukamy dalej. Aha, jest tutaj taki statek. To chyba jakiś statek z surowcami bodajże. Możemy tam wejść, tylko, moi drodzy, ja nie mam jeszcze tego skoku takiego dobrego, czyli nie mam tego silnika. Można tu wejść, można się porozglądać i pozabierać to, co cenne. Na przykład iryt. Na przykład aluminium. Tutaj to. Kolejny schemat iryt. O kur... nadstop jest nawet. O Jezus, Jezus. Aluminium. No można... Poczekajcie, zobaczmy, co jeszcze tam wyżej jest. Mi jest najbardziej potrzebny uran przede wszystkim. Aluminium oczywiście. Nasiona pestera. Na WG moduł P3 możemy zabrać. I to jest chyba wszystko, co mogę ze sobą zabrać, moi drodzy. Musimy też zwracać na uwagę na tlen. Okej, moi drodzy, wracamy i... Bardzo często będziecie tak mieć, że się po prostu zgubicie. Ja znam ten teren tej planety na pamięć, także ja wiem, gdzie wracać, wiem, gdzie jest moja baza, ale ja przede wszystkim... O kurde, niski poziom tlenu. Dobra, moi drodzy, zażyjmy sobie butlę i będę miał jedno miejsce na aluminium. Aluminium.
I moi kochani, tutaj też jest skrzynia. A weźmy sobie, zjedzmy. Na razie jedynie jest mi tak mega potrzebny. I tutaj już wychodzimy z tego szarego miejsca. Już takie ładne są kolory, można powiedzieć. I zbudujemy sobie antenę. Tylko nie wiem, czy jest ta antena, sygnalizator. Jest, także spoko. Sygnalizator, czyli tytan krzem, aluminium. Będę to miał najprawdopodobniej w bazie. I będziemy wiedzieć, gdzie jest nasza baza. To jest taki znacznik, żeby wiedzieć, gdzie iść i tak dalej. Na pewno nam tlenu wystarczy, także spoko. Poczekajcie, moi drodzy, zaraz będę w domu. Otrzymano nową wiadomość, zaraz zobaczymy. To jest chyba wiadomość od prokuratora naszego, bo zostaliśmy zesłani tutaj za karę, żeby nasza kara się skończy, kiedy skończymy terraformację. Dobra, jestem w moim domu, tylko nie wiem, czy rozszyfruję ten mikrochip. To jest bardzo fajna rzecz. Szybkość wydobycia P2, no, takie se. Drugi. O Jezu, schemat narożna kapsuła mieszkalna. Te mikrochipy nam te jakby, moi drodzy, bez terraformacji odblokują różne rzeczy. Wcześniej, że tak powiem. Dobra, żelazo. Dwa kobalty. I co jeszcze potrzeba, żeby przywrócić zasilanie? Magnez i krzem. Krzem. Magnezu nie mam, tak? Dobra, moi drodzy, poczekajcie, magnez. Dobra, mam wszystkie potrzebne składniki, trochę tutaj wieje. Moi drodzy, jak widzicie, ja mówię w niesamowitym zaangażowaniem, żeby was nauczyć grać tą grę, bo naprawdę gra jest fenomenalna. Ja też uwielbiam survivale. Wiecie, z jakim zaangażowaniem grałem w Subnautikę. Czekam też na kolejną część, niedługo będzie, znaczy niedługo, no podobno w tym roku ma się ukazać. Ma być jeszcze lepsza od poprzedniej. Wow. Zobaczmy, co to ta wiadomość. Nadawca, Sentinel. Postanowiłem zamienić swój wyrok na ekstradycję, uwolnić się od wszystkich ciążących na tobie zarzutów. Nie wiemy chyba, nie wiemy, co zrobiliśmy. Musisz dokonać pełnej terraformacji tej planety. Nasze czujniki będą systematycznie badać twoje postępy. To jest, moi drodzy, nic innego jak wątek fabularny. Twoje postępy, a ty będziesz otrzymać wymagane schematy. Pod żadnym pozorem nie kontaktuj się z Sentinel Corp. Jeśli nasze czujniki nie wykryją żadnych postępów związanych z procesem terraformacji, zostaniesz uznany za zaginionego. Jednak zarzuty nie zostaną wycofane. Nie możesz rościć sobie praw własności do czegokolwiek na planecie. Aby podnieść współczynnik terraformacji, możesz korzystać wyłącznie z zasobów znalezionych na planecie. Nie możesz opuścić planety, dopóki proces terraformowania nie dobiegnie końca. I teraz, moi drodzy, kolejna wiadomość, tylko nie wiem, czy to jest pierwsza, czy druga. Dajmy na to, że to jest druga. Dane na temat twojej planety. Własność korporacji niezgłoszona. Identyfikacja nieznana. Poziom zasiedlenia zerowy, sektor Izital Prime, historia nieznana, planeta znajduje się w przeocywilizacyjnym sektorze Izital Prime, odwiedzanym głównie przez statki handlowe podróżujące pomiędzy dużymi portami kosmicznymi. W sektorze znajdują się 842 planety i 13500 coś tam gwiazd, zaś jego szerokość wynosi 700 perseków. Tę planetę zidentyfikowano jako potencjalnego kandydata do przyszłej kolonizacji. A żeby taka kolonizacja była, moi drodzy, no to musimy przede wszystkim ją steraformować, żeby dało się żyć. Okej, okay. Zobaczcie, jak tutaj szybko leci. Już mamy 62%, będą chmureczki. I moi drodzy, tutaj sobie jeszcze coś zbudujemy. Czyli mówiłem wam, aha, antena już działa. To, czyli okej, okay, czyli możemy też otrzymywać wiadomości. I będzie jeszcze osoba, która z nami będzie się kontaktować, ale to w późniejszym etapie gry. Na tym etapie to raczej nic mądrego nie wymodzimy. I moi drodzy, Wege moduł P3, czyli Wege moduł, który znacznie podnosi poziom tlenu. Zobaczcie, tu mamy 2 i 4, a P3 ma już 26. I P3 jest to Wege moduł, który nie budujemy, moi drodzy, już w naszym domku, tylko go budujemy tutaj gdzieś na zewnątrz. Ja zazwyczaj budowałem gdzieś w tym miejscu, tylko on trochę tej energii zabiera, bo już 5 i 8, a ile ja mam? 14. Dobra, moi drodzy, możemy się zabrać za Wege moduł P3, tylko oczywiście jest nam krzem potrzebny i butelka z wodą. No, oczywiście nie mam, standard. Także, moi drodzy, poczekajcie, ja sobie pozbieram potrzebne rzeczy i coś zaczniemy działać w tej sprawie. Okej, okay, moi drodzy, otrzymałem kolejną rzecz, ekstraktor rudy. Ciepło 35, ciśnienie, ale on przede wszystkim wydobywa różne surowce. Ale niestety, moi drodzy, na tym etapie gry
ekstraktor rudy P1, o, biokopuła P1, kolejna rzecz, która, moi drodzy, zasuwa właśnie przez terraformację, nawet nie zdążę. Tutaj nadstop i tak dalej, no ona tutaj tlen 270, moi drodzy, to tak zasuwa aż miło. Tam roślinki rosną, w każdym bądź razie ja tą biokopułę gdzieś tutaj w tym miejscu połączę, żeby mieć tam przede wszystkim dobry dostęp. Okej, moi drodzy, to co teraz? Możemy też sobie spokojnie poczekać na kolejny etap, następny etap chmury. Możemy tak zrobić, a możemy też tą biokopułę sobie zrobić, bo czemu by nie? Aha, i taka jedna rzecz. Tak wygląda nasza postać, czekajcie. Wyjdę, bo nie widać. Fajnie wygląda, nie? Taki tłuścioszek troszkę. Krzem, butelka wody. Okej, moi drodzy, polecimy sobie po butelkę wody i krzem. Dobra, moi drodzy, zrobiłem dwie butelki wody. I możemy teraz sobie wziąć... Czekajcie, to jest nasionko Lirma. Okej, tu jest 150, ja mam chyba pesterę przy sobie. Jedną, 200, no to już zasuwa, także idealne, moi drodzy, idealny moment, żeby sobie wybudować moduł moduł P3. Okej, i tutaj 200, także to już zasuwa. Jest, już przyspieszyło. Jest super, bardzo ładna roślinka w każdym bądź razie, ona sobie rośnie. Możemy też się pozbyć tych wegemodułów i wrzucać je jako P3, nie? To też jest nie najgorszy pomysł, tylko to jednak wymaga to aluminium. Ja bym bardzo chciał, moi drodzy, ten plecak sobie zrobić, tylko potrzebny jest nadstop przede wszystkim. No oczywiście z nadstop później można zrobić, ale jest go potrzebna naprawdę duża ilość. Szkoda, że nie mam tylko nadstopu. Możemy się jeszcze wybrać w sumie potem nadstop, albo po prostu poczekać na kolejny etap. Poczekajmy sobie, moi drodzy, na kolejny etap terraformacji. Okej, moi drodzy, odblokowała nam się platforma startowa. Czyli będziemy mieli możliwość wysyłania rakiet. Tylko nie na tym etapie gry, bo nam po prostu zasilanie padnie od razu. Nowa wiadomość. I, moi drodzy, kolejny etap terraformacji to z chmur na... deszcz. I zwróćcie uwagę, że teraz idzie coraz wolniej. Będziemy potrzebować znacznie mocniejszych urządzeń. Już nie zasuwa tak jak na całym początku. Oczywiście współczynnik zasuwa, ale też zwróćcie uwagę na tlen, ciepło, ciśnienie. Coraz będzie wolniej. Kolejnym etapem jest deszcz. Chmury już mamy. Jak widzicie, jakieś tam chmurki się pojawiają. A chmury oznaczają deszcz, a deszcz oznacza wodę. Tak to, moi drodzy, wygląda na tym etapie gry. Ja sobie oczywiście może wodę wypiję i ja bym sobie zbudował kolejny wegomoduł. Tylko wiecie co sobie weźmiemy? Ta roślinka Lirma to nie wiadomo ile ona tam potrzebuje. Okej. I tutaj wegomoduł jest potrzebna butelka z wody, a ja miałem tam lód. Dobra, tą wegomoduł kolejny sobie zbudujemy gdzieś tutaj w tym miejscu. Ja ich nigdy później nie usuwałem, bo są później inne wegemoduły. Okej, i weźmy sobie, wybudujmy. Jeszcze można w sumie jeden wybudować. Jak tam z naszym zasilaniem? Czy 94, dobra, to likwidujemy tu i oczywiście zaraz prąd padnie, jak dobrze znam moje przygody. Jest Planet Crafter, ale uwielbiam tą grę. Zresztą to po mnie widać. Jak jestem zachwycony. Po prostu ciekawość. Jaki będzie kolejny etap i jak będą wyglądały urządzenia. To jest właśnie magia tej gry. Dobra, wszystko mam. No i wszystko diabli wzięło. Czyli brakło mi prądu. Dobra, i mówiłem też o antenie, że ją zbudujemy. Także antenkę gdzieś się tutaj postawi. Dobra, ona nie bierze dużo prądu. Tylko sobie ją nazwiemy. Na przykład... baza, po prostu. Okej. Ona tutaj cały czas wysyła sygnał, wiemy gdzie jest nasza baza, abyśmy się wybrali gdzieś daleko, no to będziemy wiedzieli gdzie wrócić. I moi drodzy, co teraz zrobimy? Przede wszystkim pójdziemy sobie teraz po nadstop, żeby uzupełnić zapasy, bo to jest o wiele za mało. Będziemy też musieli sobie zabrać ze sobą butlę, tylko kurczę, powiem wam szczerze, że ja nie pamiętam gdzie jest ten nadstop. Znaczy pamiętam gdzie jest nadstop, tylko nie pamiętam czy mam tam budynek postawiony.
nie pamiętam, czy jest tam przystanek, żeby po prostu uzupełnić powietrze. Także, moi drodzy, musimy się przygotować do tej wędrówki. Tutaj sobie to oddam wszystko. Jedzonko już mi nie wejdzie, kurczę, szkoda. To tutaj wrzucimy. Butelka z wodą po co? Wystarczy. Nadstop odłożymy, nie jest potrzebny, bo my tego nadstopu będziemy musieli potrzebować, żeby sobie zbudować przede wszystkim. Już wam mówię co. No, przede wszystkim zbiornik tlenu. To jest must have, naprawdę. P4 to dodaje tyle powietrza, że masakra. No i plecak tak samo. Także potrzebujemy 6 grudek nadstopu, a jeżeli będzie ich jeszcze więcej, to znacznie więcej. Także, moi drodzy, lecimy po kobalt, żeby mieć butlę z tlenem, w razie czego. Nawet 2, nic się nie stanie. To weźmy mieć 4 kobalty. Okej, moi drodzy, też jest pod nowy schemat, P3 podgrzewacz, tylko mówię wam, no pręd irydowy, spoko. To jeszcze chyba można, tak, to jeszcze można budować tutaj wewnątrz, no nieznacznie mocniejszy. Ile on to wydziela? 57, a ten wydziela tylko 9, także kurde, masakra, nie? Te grzejniczki to są mega słabe w stosunku do tej P3. I tutaj, moi drodzy, nawet fajnie to zasuwał. No będzie deszcz, na pewno jeszcze na tym etapie spadnie deszczyk. A co będzie po deszczu, to wam oczywiście nie zdradzę. Moi drodzy, lecimy ponad stop i zobaczymy, czy ja mam tam przypadkiem przystanek, bo byłoby mega fajnie, aby tam był. Musimy znaleźć ten nadstop, choćby nie wiadomo co. 6 grudek nam wystarczy, żeby mieć lepszy plecak i butlę z tlenem. Bo tutaj 280, no jest, no ale wiecie, to dość szybko leci. I udusimy się po prostu, musimy iść ponad stop. Ja nie pamiętam, czy ja miałem ten przystanek, albo gdzie on był. Ten przystanek, czy w ogóle go gdzieś tutaj wybudowałem. No nie wiem, czy tej skrzynce jest ten nadstop, bo zobaczcie, aluminium jest. Możemy wziąć. Nic się nie dzieje, nic się nie stanie. O, tu jest to, też aluminium. Dobra, weźmiemy iryt, uran, przepraszam. I wiecie co, ja sprawdzę, czy... Musi mieć żelazo, żelazo, tytan. Ja sobie zbuduję jednak ten przystanek troszeczkę dalej. Tam dookoła, jak sobie przejdę. I teraz żelazo muszę mieć. Tam jest, czekajcie. Żelazo, dobra. Krzem oczywiście będzie potrzebny na pewno. Żelazo. I co tutaj mamy ciekawego? Jest może nad stop? Nie ma, jest dwa irydy. To nie bierzemy. Moi drodzy, idziemy ponad stop. Musimy mieć 6 grudek, więc nie ma co szaleć, żeby dostać się. To ja już wam pokazywałem, gdzie to się chodzi. Trzeba zrobić kółeczko dość duże i zbudować sobie ten przystanek. Jeszcze musimy iść. Okej, to może tu? Czekajcie, może i tu. I braknie, no oczywiście, żelaza, standard. Jest tutaj żelazo. Będziemy mieli tutaj przystanek, żeby załadować tlen. I nawet w dobrym miejscu. Okej, wchodzimy, robimy zapis, niech się załaduje i lecimy ponad stop. Także to nie jest cała planeta, tylko fragmencik planety niewielki. O, widzicie, tutaj są nadstopy. Ile się tylko da, oczywiście będę tutaj biegał w lewo i w prawo jak szalony, żeby zbierać nadstop. Będzie trzeba też przeskakiwać, ojć, żebym nie spadł. Bo byłoby nieciekawie, bym się potłukł. Ajdź, ajdź, ajdź. Tam jest oczywiście jakiś brak. Nie wiem, czy ja jestem... Nie przeszkoczę tam, kurczę. Kolejna wiadomość. I to nie jest chyba od korporacji. Dobra, udało mi się, sorki, taką minę robię, ale po prostu boję się, że spadnę, nie? Wciąż jest tutaj zimno, te podgrzewacze słabo sobie radzą, no ale co zrobić? I hop! Dobra. I w tym miejscu, moi drodzy, pasuje zrobić kolejny przystanek. Żelazo, żelazo, tytan. Spróbujemy, spróbujemy. Pyk. Pyk, okej. Kurczę, mam trochę pecha, bo jest ciemno, raczej robi się ciemno, więc te bieganie będzie nieco utrudnione. Jeszcze nam brakuje jednej grudki, ale i tak będę szukał tego nadstopu cały czas. No ta latarka to jest jakaś kpina. Lepsza by się sprzedała. Nic nie daje, ale no, po prostu nic nie widać. Zobaczcie, jak ona świeci. Lepiej chyba świeczka daje więcej światła niż to coś.
Moi drodzy, wiecie co, na tym etapie to nawet nie ma co gdziekolwiek iść, bo nic nie widzę. Musimy się wrócić do kapsuły mieszkalnej i poczekać po prostu, aż słońce wstanie. Także poczekajcie chwileczkę ze mną, ja oczywiście to przeczekam i później, jak będzie jasno, to będzie nam lepiej chodzić. 6 hours later. Zdaje się, moi kochani, że słoneczko powoli wstaje. Tu jest bardzo krótka noc. No już jest lepiej. Było tak ciemno, że masakra. Spróbujemy tutaj pobiegać troszeczkę. Zdobyć tego nadstopu znacznie, znacznie więcej. No jest o wiele lepiej. Niski poziom nawodnienia. To dobrze. Spokojnie. I tutaj mamy, moi drodzy, rozwalone takie coś. Możemy po tym przejść. Ale tutaj nadstopu raczej nie ma, więc wracamy się z powrotem. Tylko uważajcie, żebyście nie szli po środku, bo spadniecie. I zobaczymy, czy jeszcze znajdziemy nadstop. W sumie możemy iść tutaj. O! Pięknie. Ułóżmy sobie. Już mamy potrzebną ilość, a nawet o jedno więcej. Tam jeszcze widzę nadstop, tylko... musimy... O, troszeczkę się przyblokujemy. Okej, okay, tutaj po lewej jest nadstop, no ale widzicie. Zbieramy tak, żeby w razie czego tutaj nie wracać. Mamy ten ekstraktor rudy, to on też może, moi drodzy, zbierać fajne surowce. Tylko najlepiej, aby to było P2, jest znacznie lepszy. A P3 to już się nie gada. Tylko potrzebuje bardzo dużo energii. O kurczę, spróbujemy przeskoczyć, spróbujemy. Nie wiem, czy ja nie przesadzam. Aha. Mikrochip przypinania schematów. Tak jak w Subnautice. Czyli na przykład jak czegoś nie wiemy, na przykład jak to sobie zrobić, to klikamy prawym przyciskiem myszy i mamy tutaj u samej góry potrzebne rzeczy, które wymagają, żeby zbudować dane urządzenie. Zobaczcie, ile mam nadstopu. Zbieramy dalej. Nie przestajemy. O, widzicie, też widzimy bazę. Tak właśnie działa ta antena sygnalizacyjna. Naprawdę spoko rzecz. Jak ktoś dopiero zaczyna grać w Subnautikę, w Planet Crafter i uczy się, to mu to bardzo pomoże. Jak widzicie, ja uwielbiam survivale. Kurczę, po prostu kocham. O, ale kurde, teraz był jak mały skok, że mi się udało. Rozsiewacz trawy. Co jest? Czekajcie. Ekwipunek pełny, aha. Dobra, i moi drodzy, to. I to. I zbieramy dalej. Gitara. Rozsiewacz trawy, moi drodzy, czyli życie. Biomasa, rośliny. Czekajcie. I mam jeszcze jedną wolną miejscóweczkę. Okej. Gdzie ta nasza baza? Moi drodzy, teraz będziemy musieli stąd spadać. No, no może nie dosłownie, bo się potłukę i zabiję. Ale tego nadstopu jest tyle, że ho, ho, ho. Warto teraz już wrócić, zrobić te kółeczko. Szkoda, że już nie wejdzie. No nic, nie poradzę. Też nie mogę wyrzucić uranu, bo jest mega potrzebny. Ja spróbuję tu jakoś przejść, chociaż zobaczmy. Kurde, wiecie co zrobimy? Oddamy... A no właśnie, nie mogę. Weźmy... A, dobra, później przyjdziemy po ten mikrochip. Dobra. Żelazo. O, o. No, super. Muszę, żeby się wydostać, muszę to zlikwidować. Zobaczcie, tutaj żelaza gubię. Dobra, udało się? Udało się, okej. Dobra, moi drodzy, teraz zasuwamy tą samą drogą do domu. Na chwileczkę do domku. Zapis. I lecimy naokoło, bo nie chcę, bo się zgubię w tym labiryncie. Także, moi drodzy, odezwę się, jak będę w domu, w bazie. Okej, okay, moi kochani, już jestem w naszej bazie. Przybyłem. Jak tam? Mamy 51% do deszczu. Już powinien w sumie ten deszcz padać, ale to chyba troszeczkę później. Dobra, moi kochani, i mam nadstop. Tylko nie wiem, czy tam przypadkiem tych butli jeszcze nie będę potrzebował kobaltu. Zbiornik z tlenem. Dobra, oddamy sobie. Kobalt mam. Nie pamiętam, czy miałem w skrzyneczce. Poukładajmy sobie to. Dobra, musimy iść po kobalt. Zaraz wracam.
i robimy sobie zbiornik z tlenem P4. Okej, okay, mam teraz, moi drodzy, zbiornik tlenu 280, miał P3, a P4 370. Wow, czyli drugie tyle. Oczywiście o 100% więcej. Okej, okay, moi drodzy, mamy 370 teraz po zbudowaniu zbiornika tlenu. I tutaj, moi drodzy, plecak P4, bo mamy na sobie P3, czyli będziemy mieć więcej. Znowu deszcz asteroidów. Deszcz meteorytów, dobra, jakoś to przeżyjemy. Nie lubię, bo strasznie trzęsie. Tytan nam potrzebny. Chyba ten tytan gdzieś tam miałem zmagazynowany. Okej, okay, mamy tytan i oczywiście budujemy sobie lepszy plecak. No i jest o wiele lepiej. No pewnie, znacznie więcej i też więcej powietrza. Jest gites. Moi drodzy, teraz pasowałoby zbudować sobie reaktor atomowy. Jądrowy, przepraszam, P1. Potrzebny nam jest pręt uranowy. Jak mówiłem, potrzebujemy uranu. Chyba nie mam 9 grudek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli brakuje nam jeszcze tylko 3. Niewiele, ale jednak. I moi drodzy, będziemy musieli sobie stąd wszystko zabrać. Ja to zlikwiduję, bo pasuje sobie zbudować taką drugą szafkę. Tylko podejrzewam, że będzie mi brakowało żelaza. 2 grudek żelaza. Pyk, pyk, także mamy, ok. I tą szafeczkę. No kurczę, trzęsie. Poczekajcie, bo to jest bez sensu. Nie będę budował nic, bo trzęsie, nie mogę sobie trafić. Łupie i łupie. Już? Już? Ostatni? Ostatni, dobra. Teraz mogę tą skrzyneczkę wybudować. Są jeszcze gorsze asteroidy, takie pojedyncze. To jak łupnie, moi drodzy, to pół galaktyki słyszy. Okej, okay, dobra, mamy tą szafkę. A i to i tak nie jest najlepsza szafka. I moi drodzy, pyk, prawie wszystko. Oczywiście buteleczka z wodą, kapsułeczka, jedzonko. I moi drodzy, pójdziemy sobie po uran. Tak. Niestety idziemy po uran, jest to mega daleko, ale pokażę wam, gdzie ten uran się znajduje. Mam nadzieję, że przeżyje. Mam tutaj butlę z tlenem. Najprawdopodobniej będziemy musieli sobie zrobić tam przystanek. Także moi drodzy, lecimy po uran. Ja wam to pokażę, gdzie to jest. Jak najszybciej się tylko da. Nie będzie... Ja się boję tylko, że tam będzie jeszcze ta jaskinia, bo w jaskini jest uran zamarznięta. Więc może być fajnie. Będziemy musieli cały czas na tych panelach słonecznych lecieć. No zobaczymy, może się udać, ten uran znajdę. Mogłem sobie w sumie też wziąć chyba troszeczkę więcej. Zobaczymy, czy w tej skrzynce nie ma uranu. Gdyby były 3, to byłoby git. To wtedy miał troszeczkę więcej tej energii. A, nie ma tutaj nic takiego specjalnego. Dobra, moi drodzy, lecimy po ten uran. Spróbujemy, ja oczywiście wezmę od razu tytan po drodze, żeby sobie zbudować kapsułę mieszkalną, czyli przystanek, tam gdzie dojdę, bo możemy, moi drodzy... No po prostu nie dojdziemy tam, nie? Znaczy dojdziemy, ale się nie wrócimy, nam już powietrza braknie. Dlatego trzeba rozsądnie tutaj podchodzić do tematu, jak się gdzieś daleko wybierzemy. Teraz tak, gdzie to się szło, bo ja nie wiem, czy to tam się szło, co myślę w sumie. Mhm, już wiem, dobra, moi drodzy. Zasuwamy tutaj, po prawej stronie mamy oczywiście te szare skały. Myślałem na początku, jak zacząłem grać Planet Craft, że to jakiś lód, ale on mimo podnoszenia się temperatury nie topniał. I zobaczcie, widzicie? Możemy tutaj to odwiedzić. Nic nie stoi na przeszkodzie. Mamy taką jakby jaskinię. Tylko tą jaskinię, niestety, tam jest dużo fajnych rzeczy. Tylko zobaczcie. Można go zniszczyć materiałami wybuchowymi. Niestety materiałów wybuchowych nie mamy jeszcze. Daleko, daleko, moi drodzy, żeby odblokować materiały. O kurde, moi drodzy, ja chyba będę musiał ten przystanek zacząć robić. Weźmy ten tytan jeszcze. Teraz musimy mieć żelazo, tylko gdzie to się szło? Ja już troszeczkę nie pamiętam, bo ja po ten uran chodziłem bardzo często, ale planeta wyglądała troszeczkę inaczej. Nie wiem, czy to przypadkiem nie jest tam wyżej trochę. Pasowałoby znaleźć krzem.
Widzicie, jak zabieram was w daleką wycieczkę. Kawał drogi. Dobra, mam, to jest to miejsce. Już się wystraszyłem, że będzie fail. Tylko może być fail jeszcze, bo... Moi drodzy, pierwsze muszę tam jakoś się dostać. Żeby tutaj przypadkiem nie było zamarznięte. Bo jak będzie zamarznięte, to będziemy musieli wracać, ale mimo wszystko przystanek zostawimy. Będziemy musieli zwiększyć ilość ciepła. Tutaj się idzie. Taką krętą drogą i tam mamy taką dolinkę. Mam nadzieję, że tutaj nie jest zamarznięte. Liczę na to. Mamy bardzo małą ilość powietrza. I moi drodzy, tu jest ta jaskinia i tu się znajduje uran. Bardzo dużej ilości w każdym bądź razie. Dobra, i moi drodzy, budujemy kapsułę mieszkalną i zobaczymy, czy... Dobra, okej. O, mało co, udało się. Może nawet bym wybudował ekstraktor rudy, tylko potrzebujemy OSM. OSM wiem, moi drodzy, gdzie jest, także spokojnie. A zobaczmy, czy tutaj nie ma przypadkiem uranu. Nasiono Tuska. Premiera Tuska. Bierzemy. No i mamy, moi drodzy, uran. Świeci się jak nie powiem co. Pięknie tutaj jest, na zielono, radioaktywny. Zbieramy każdą grudeczkę, moi drodzy. Jest jeszcze jedna kopalnia z uranem, tam jest skrzynka, ale to później troszeczkę, czekajcie, może tutaj coś ciekawego jest. Nasiono nulna, możemy przytulić, butelka wody nie wiem po co mi, ale weźmiemy aluminium. Na razie się skupiamy na uranie. Moi drodzy, zbudujemy sobie reaktor P1. I będziemy kończyć dzisiejszego gameplaya. Bierzemy, bierzemy, moi drodzy. O, mamy dużo miejsca, ten plecak jest kozak, więc powinno wszystko wejść. I jeszcze tutaj jest jedna grudka. Teraz na spokojnie nawet chyba zbudujemy sobie więcej niż jeden pręt. Może nawet dwa. Ale okej, tutaj możemy sobie zabrać jedzonko. Bakłażanika nie chcę. A to zostawimy, to jest niepotrzebne. Butelka z wodą, po co mi? A, dobra. Poczekajcie, po co mi ta butelka? Jedzonko mam, kapsułę i te roślinki też sobie weźmiemy. To do tego modułu wyrzucimy, będzie znacznie więcej tlenu. Ale tam miałem coś takiego, moi drodzy, jak... czekajcie, gdzie to jest ta maszyna? Biomasa. Czyli tlen, 216, energia, no to je bierze. Ale tutaj potrzebujemy magnes i nasiono lirma. Także, moi drodzy, ja nie wiem, mam tam chyba nasionko lirma. Ale weźmiemy sobie, ta latarka to kpina. Jednak te nasiono. W razie czego, ja bym chciał zbudować dwie takie maszyny. Dobra, już widzę, widzę. Ale nie mam zamiaru uciekać. Czekajcie, jeszcze tutaj skrzynkę zobaczymy. Dobra, nie ma nic specjalnego i ciekawego. Dobra, do tego przystanku będziemy bardzo często przechodzić w późniejszych etapach gry. No ale pasowałoby, żeby latać. No to byłoby git. Nie wiem, czy dzisiaj mi się uda zrobić silnik rakietowy. Może się uda, zobaczymy. Bo to jest naprawdę fajna rzecz. Nie musimy biegać, tylko latamy. I latamy troszeczkę większą prędkością, jeżeli chodzimy. Także szału nie ma. Chyba, że będziemy mieć plecak odrzutowy P3. No to już po prostu, moi drodzy, zasuwamy aż miło. Także wiecie, gdzie to mniej więcej jest. Tutaj jest taka szczelina i tam macie uran. Dobra. OSM to, moi drodzy, znajduje się bardzo blisko nas i znajduje się na wprost, można powiedzieć, tylko tam jest niestety zamarznięte, więc nie wejdziemy na tym etapie terraformacji. Musimy mieć znacznie więcej i znacznie lepsze podgrzewacze powietrza. I moi drodzy, tu gdzieś jest jeszcze złota skrzynia schowana. Poważnie, jest takie jakby zatoczce w skale. W sumie jej nie otworzyłem na swoim save'ie nigdy. A tam będzie coś ciekawego? No, myślę, że nie warto teraz otwierać. Nie wiem, moi drodzy. Tak, była schowana. O, jest, 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 jest. Widzicie? Zobaczcie, jak ją ktoś ukrył. Na tym etapie terraformacji jeszcze ją nie otwieramy. Będą jakieś dziadowskie wyposażenie. A tak to później, no to będzie znacznie kozaczne. Kozacznie. Czekajcie, ułóżmy sobie to, żeby wiedzieć co i jak. Jak sobie zbudujemy, moi drodzy, reaktor, będziemy kończyć. Dobra, tutaj też nie ma nic specjalnego.
Dobra, moi drodzy, jestem już w bazie i będziemy potrzebowali pręt uranowy. Może od razu go stwórzmy i powinno wystarczyć, no pewnie. Nawet weźmy sobie dwa pręty. Oho, słońce wstaje. Czyli praży, można powiedzieć. I tam będzie potrzebna dwie butelki wody czy nadstopy. Nadstopu to mam spokojnie sporo. O, teraz troszeczkę żałuję. Dobra, będziemy myśleć o tym później. Kończy mi się ten nadstop? Nie tak bardzo, nieistotne. Musimy znaleźć troszeczkę lodu. Dobra, moi drodzy, lód znaleziony i też przerobiony na wodę. Okej, i moi drodzy, stawiamy sobie reaktor gdzieś w tym miejscu. No, teraz, moi drodzy, mamy tej energii znacznie więcej, aniżeli z tych śmiesznych paneli słonecznych. Dobra, moi drodzy, mamy 94, 40, 50, czyli, moi drodzy, kolejny etap terraformacji, ale zasuwamy, nie? Wszystko dzięki tym maszynom, które posiadamy. Także poczekamy sobie i zobaczymy, co jest kolejnym etapem terraformacji. Na razie z chmur na deszcz, a z deszczu na... 6 hours later. Okej, moi drodzy, i... ciekła woda. Otrzymano schemat kolektor wody atmosferycznej, czyli nie będziemy musieli zbierać lodu, bo po prostu tego lodu nie będzie, bo jest coraz cieplej. I teraz już tutaj widzicie, że to bardzo powolutku leci ten etap terraformacji. Musimy mieć te lepsze maszyny. I moi drodzy, zobaczcie, tu jest ten kolektor. Potrzebujemy magnezu, żelazu, kobaltu, nadstop. To jest bardzo fajna sprawa, bo nie musimy szukać tego lodu, a później tego lodu i tak nie będzie. Także to jest bardzo ważne, żeby sobie zrobić. I jeszcze wam obiecałem, że zrobię wam tą rozsiewacz trawy, żeby tworzyć tak zwaną biomasę. No biomasa to jest nic innego jak roślinki. I moi kochani, tą trawę gdzieś zaczniemy rozsiewać. Trzeba mieć dwie butelki wody i magnez, także moi drodzy, poczekajcie. Dobra, mam potrzebne składniki, żeby sobie wziąć rozsiewacz trawy. Mamy 104, także pięknie. Jest trochę tej energii. I zbudujemy sobie rozsiewacz trawy. Ja zazwyczaj te rozsiewacze gdzieś tutaj dawałem niedaleko. I one mają też zasięg całkiem fajny. Okej, moi drodzy, już trochę produkujemy biomasę, czyli dużą ilość tlenu, a także roślin. Oczywiście można zbudować takie dwa urządzenia. Okej, teraz moi drodzy, jeszcze sobie zbudujemy kolektor wody atmosferycznej. To jest naprawdę bardzo potrzebne. Będziemy mieli od razu butelki wody. Tylko tam będzie potrzebny aluminium i nadstop. Aluminium, nadstop. Dobra, i moi drodzy, oczywiście bardzo blisko, gdzieś w tym miejscu, tak żebyśmy nie biegali daleko. I tak to wygląda, to urządzenie. Ono po prostu zbiera wodę i ma tutaj, jak widzicie, szuka w pełni, gasi pragnienie i tu mamy 4 oczka na wodę. Dość długo, ale moi drodzy, na tym etapie to jest bardzo potrzebna rzecz. Okej, moi kochani. Możemy oczywiście zbudować jeszcze jedno urządzenie. O, jak tutaj zapierdziela. Terraformacja. Biomasa zaczęła się pokazywać. Nie wiem, czy ja już mam ten schemat, żeby zbudować... Aha, odblokowało nam się. Moi drodzy, mamy tutaj biomasę. Czyli wszystko, co jest nam potrzebne do życia. Biomasa, będziemy mieli laboratorium, moi drodzy, bardzo często będziemy tutaj przebywać w następnych etapach gry. Generator glonów, rakieta roślinna, ul, będziemy mieć pszczoły, larwy i tak dalej, i tak dalej. Tak to wygląda, także biomasę bardzo ciężko odblokować, ale jest to możliwe, oczywiście po żywieniu wysokiej jakości, jeśli będziemy mieć dużo owadów, ale to, moi drodzy, później. Póki co skupiamy się na tym. Mamy tutaj plecak P5 przy 5 MTI i, moi drodzy, to na razie zasuwa, ale to będzie coraz większe jednostki matematyczne, więc będzie to coraz bardziej zwalniać, ale tutaj przy 5 MTI, to na razie KTI, to będzie wszystko pomalutku zwalniać. Tutaj donica, podgrzewacz P4, podgrzewacz P3, warto sobie tutaj to zbudować. I moi drodzy, tutaj gdzieś to trzeba będzie poniszczyć i te P3 pobudować, prętu, nie wiem, czy bym irydu wystarczy, chyba powinno, więc możemy spróbować sobie jeszcze jeden podgrzewacz zbudować, tylko najpierw zrobimy sobie pręt. Dobra. I tutaj potrzebne jest aluminium. Ja podejrzewam, że muszę to zniszczyć, moi drodzy. Nie można, czekajcie, bo coś tam w środku to jest taki błąd. Okej. No jeszcze jeden mogę rozwalić. Okej, dobra, moi drodzy, ja chyba mogę wybudować P4, możemy.
Dobra, jest git. I tutaj rozwalimy sobie. Dobra, gitara. Oczywiście tutaj mi braknie irydu, chociaż z drugiej strony może i nie braknie, bo ja tam powinienem... Uważajcie na dekonstruktora, żeby coś sobie nie kliknąć niechcący. Mhm. Braknie mi, moi kochani, chyba irydu. Chyba, że jeszcze rozwalę... Czekajcie, oddajmy trochę tego wyposażenia. Przede wszystkim tego żelaza. Tytan też. Może mi się uda zdobyć iryd. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Okej, okay, mamy pręt. Czyli możemy zbudować jeszcze jeden pręt irydowy. I zbudujemy też kolejny podgrzewacz. Dobra, mamy teraz miejsca. Pamiętajcie, żeby nie niszczyć te... O kurczę, no. Podgrzewacze. Bo nie są on wam w ogóle niepotrzebne na tym etapie, okej. No i dobra, mamy, moi drodzy, dwa podgrzewacze. Działają znacznie szybciej i sprawniej. I więcej dają tego ciepła. Ile nam mam jeszcze prądu? 71. Możemy zbudować jeszcze jeden podgrzewacz, tylko irydu po prostu nie mam. No i podgrzewacz tutaj ładnie pracuje. Ciśnienie, ciekła woda i zobaczcie. Tadam! Deszcz. Życie. Widzicie? Jak tam idzie? Oczywiście wziąłem wodę. Tak bezpośrednio można pić. Okej, okay, następnym etapem terraformacji, no to chyba dowiemy się w następnym gameplayu, moi drodzy. Ja będę już kończył. Oczywiście możemy tutaj jeszcze opatrzeć, co możemy zbudować. Najprawdopodobniej to właśnie tą biokopułę. Tylko kurczę, moi kochani, jak się uda zbudować, ona zabiera aż 20... Donica to jest, moi drodzy, w ogóle niepotrzebne, chyba że tak bardziej estetycznie, jak chcecie mieć kwiatki. Ja tam miałem tych kwiatków trochę, przyznam się, że bardzo ładnie to wyglądało, roślinki rosły wszędzie praktycznie. Ta doniczka tak podskakuje, tylko zobaczcie, co jest potrzebne, żeby mieć taką doniczuszkę. Zaraz wam pokażę, czekajcie. Magnez, nawóz. Nawóz można wyprodukować tylko i wyłącznie w laboratorium. Ja mam nadzieję taką cichą, że mi się uda postawić to laboratorium, że się da, bo czasem coś blokuje. Ja mogłem, jak budowałem tą bazę, mogłem dać, zrobić tak, żebym troszeczkę podnieść mimo wszystko. No to teraz już bym wiedział, a teraz, no ale moi drodzy, zobaczymy, może się udać. Spróbujmy sobie zrobić, moi drodzy, jeszcze na sam koniec, chyba że nam braknie, to będziemy kończyć surowców. Tutaj 3 nadstopy to powinienem mieć. Raz, dwa, trzy. Tutaj to mogę oddać. Żelazo chyba też mogę oddać. I moi drodzy, nasionko Lirma. Mówiłem, że będzie potrzebne. Ja chyba nasionkę Lirma mam tutaj, także ten... To urządzenie na razie zostawmy je. Zobaczymy, jak pójdzie. I brakuje tylko kobaltu. Także, moi drodzy, trzymajcie kciuki, żeby się udało wybudować. Bo to jest naprawdę maszyna. Robi robotę i ja bym chciał ją bardzo chętnie wybudować w tym miejscu, chyba że ten wiatrak będzie przeszkadzał. Trzymajcie kciuki, moi drodzy, bo żałuję, że nie podniosłem wyżej tej bazy. Bo może jednak tą biokopułę coś blokować. Zobaczymy. Nie, udało się. Jest nawet, moi drodzy, wysoko. No dobra. Mamy. Mamy, moi drodzy. Teraz dopiero, i zobaczcie, teraz współczynnik terraformacji spadł, bo jest kolejna jednostka na bodajże 1000 czy coś takiego, ale mimo wszystko jakoś to leci. No tlen się produkuje przede wszystkim w dużej ilości, moi kochani, to już jest plus. Czekajcie, ja sobie to rozwalę, bo to nie jest mi tak mega potrzebne. A zobaczmy, co tutaj jest. Tu jest, moi drodzy, nic innego jak biomasa, wszystko związane z biomasą itp. itp. Tu produkuje się przede wszystkim tlen. I tutaj, moi drodzy, do tej biokopuły tak często zaglądać nie będziemy, ale najczęściej będziemy zaglądać do laboratorium. Moi kochani, tam będziemy biegać, bardzo często wchodzić. No i co teraz, moi drodzy? No można jeszcze tutaj to w sumie... No ja wiem, czy jest sens. Możemy sobie zrobić, moi drodzy, kolejny wege moduł. Ja bym tutaj nawet w sumie
butelkę z wodą zabrał, może mi się zrobiła już. Tak, jest. Kolejny wymogoduł i zasiedzimy roślinkę Tuska, Donalda. Może prądu powinno wystarczyć spokojnie. Okej, okay, i roślinkę Tuska. No tutaj już zasuwa, bo to jest 400%. Ta roślinka bardzo mocna. No dobra, mamy tutaj, moi drodzy, tlen. Oczywiście możemy wybudować jeszcze jedną, jeden rozsiewacz trawy, tylko potrzebujemy butelki z wodą, to ja spokojnie zrobię zaraz. Jeszcze jeden zrobimy, bo ja zazwyczaj dwa miałem. Później, moi drodzy, dojdzie inne rozsiewacze, także będziecie wszystko rozumieć, o co chodzi. Tu po prostu tak naprawdę chodzi o terraformację, żeby to wszystko budować, te jak najlepsze rzeczy i przede wszystkim zwracać uwagę, o czym mówię. Bo tak to nie jest to ciężko tak wszystko naraz załapać. Czekajcie, ja tu mam jakąś roślinkę. Mogę tutaj oczywiście nulnę włożyć, niech rośnie, znaczy niech wytwarza tlen. A ja sobie tutaj, moi kochani, ja widzicie, trawa rośnie. Nie jest jej dużo, jak podchodzimy to prawie jej nie ma, no ale tak to działa. Magnes sobie zaraz wezmę, o tutaj jest. Jako tako to śmiga. I kolejny. I pyk. No i ładnie idzie, moi kochani. I tutaj gdzieś w tym miejscu jakoś mi się uda, to oby mi się udało, to zrobimy sobie laboratorium. Bardzo często do laboratorium będziemy przychodzić w następnych etapach gry. No mamy już prawie 20%, moi kochani. I co my tutaj mamy? Weźmy sobie jeszcze schematy. Tutaj akurat przypinanie nie używałem nigdy, bo uznałem, że jest to niepotrzebne. Tutaj widzicie, już zwolniło, już jest jednostka MTI, czyli terraformacja spadła. 1.30, tak idzie w malutku, na spokojnie. Podgrzewacz P4 przy 60 PPB, a tu mamy PPT, czyli przy 1000 będziemy mieli już PPB i to będzie naprawdę zwalniać. Znaku nigdy nie używałem, reaktor jądrowy P2, no to już jest znacznie lepszy reaktor aniżeli ten P1, tylko reaktor jądrowy P2 wymaga trzech tych prętów uranowych, także no ciężko będzie to zbudować, ale ja, jak się nie mylę, mam tutaj pręt uranowy, także spoczko. Możemy też budować kolejny reaktorek, bo będzie nam na pewno potrzebny, moi kochani. Także myślę, że dzisiaj to będzie wszystko, co chciałem wam pokazać. Już ta nasza planeta powolutku się zmienia, mieliśmy pierwszy deszcz. Kolejny etap terraformacji to oczywiście niespodzianka od twórców gry. Dobra, moi drodzy, to już będzie wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, ja się z wami żegnam, więcej czasu wam nie zabieram, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć, pa, pa, hej.